Witam na kanale serii filmików Gitarowy Kącik Probo. Witam serdecznie. Pierwsze pytanie przede wszystkim, skąd wzięła się Twoja pasja do gitary i kiedy ona w ogóle powstała? Wiesz co, ja pochodzę z rodziny dosyć takiej umuzykalnionej. Moi rodzice, moja mama gra na instrumentach różnych, mój tata też grywał na gitarze, moi wujkowie śpiewali, grali na gitarach, akordeonach, więc jakby ta muzyka od dziecka gdzieś tam towarzyszyła mi. Może to nie była jakieś zawodowe zacięcie, bo nikt się z tej muzyki jakby de facto nie utrzymywał, ale jakby można powiedzieć, że ta muzykalność gdzieś tam została wyssana z mlekiem matki i też bardzo dużo się słuchało u mnie w domu muzyki. No i gdzieś, wiesz, potem podpatrzyłem jakieś gwiazdy rocka. Wiadomo, bardzo mi się to podobało. Imponowało mi gdzieś tam, wiesz, stanie z tą gitarą i w światłach reflektorów występowanie. Machanie grzywą i tym podobne rzeczy, więc oczywiście od rock'n'rolla się zaczęło, potem jakieś tam szkoły muzyczne, ale tak naprawdę właśnie dom, no i gdzieś tam, wiesz, akurat gitara była chyba takim instrumentem bardziej mi bliskim, no bo tym rock'n'rollem się interesowałem, poza tym sąsiad miał gitarę własnej roboty, ja w wolnych chwilach tam za piwko pożyczałem tą gitarę od niego. Podkradałem rodzicom z barku jakieś piwo, dawałem mu i on mi tam na parę godzin ją, wiesz, podrzucał i tam sobie próbowałem coś, wiesz, paluszkami na niej zmajstrować. Tak, no i potem dostałem gitarę pod choinkę, wiesz, taką czeską jakąś, już nie pamiętam nazwy, miałem tam chyba, nie wiem, 11 czy 12 lat. Dostałem tą gitarę pod choinkę, no i wtedy już, jak pamiętam, mój tata mi coś takiego powiedział, że jak nastroisz ten instrument, bo ojciec tam grywał na gitarze, na jakieś tam proste akordy, wiadomo, ale sobie śpiewał, grał. I mówi, jak nastroisz tą gitarę, on mi tam to porozstrajał wszystko, jak ją nastroisz, to cię zapiszę na lekcję, dodam ci kasa na lekcję. No i ja tam siedziałem, nie wiem ile, już nie pamiętam, czy długo, czy krótko, ale udało mi się tą gitarę nastroić. Ja nie miałem zielonego pojęcia w ogóle, jak się stroi gitarę, jakimś cudem to zrobiłem. No i on tam złapał ten cedur i mówi, no zgadza się, w miarę okej. No i nie miał wyjścia, musiał mnie już zapisać potem na jakieś lekcje, no i potem już tak poszło. Jak już grałeś na tej gitarze, to kiedy się pojawiło takie komponowanie u ciebie? Czy to było już na wczesnym etapie grania, czy to dopiero po dużym czasie grania coverów, ćwiczenia sobie? Nie, właśnie wiesz co, ja od początku miałem jakiś ten, jakiś, znaczy miałem zamiłowanie właśnie do robienia swoich rzeczy, bo jak już pochodziłem na te lekcje i coś tam już potrafiłem zagrać, jakieś kwinty równoległe i tym podobne rzeczy, to założyłem swój pierwszy zespół thrash metalowy i tam już komponowałem swoje rzeczy. Oczywiście graliśmy, wiesz, covery Black Sabbath, czy Metallica, czy jakichś tam Zeppelinów, ale też robiliśmy swoje numery i ja tam przynosiłem na te próby swoje riffy, swoje pomysły, nawet śpiewałem w tym zespole. Starałem się tam jakoś growlować. No i wtedy już gdzieś tam miałem jakąś taką chyba smykałkę do tego i dużą chęć i potrzebę też do wymyślania jakichś tam swoich rzeczy, więc można powiedzieć, że w zasadzie od samego początku już gdzieś tam tak czułem. A powiedz mi, jak to jest łączyć sobie właśnie tą pracę, bo nie jesteś gitarzystą, który gra w jednym składzie, tylko gitarzystą, który gra, można by powiedzieć, może nie aktualnie, ale przynajmniej grał z kilkoma wykonawcami, a wiadomo, że to nie jest tak prosto wszystko pogodzić. Tak, oczywiście. Wiesz co, no ja już mam prawie ze sobą ponad 20 lat na scenie, tak? Czyli takiego zawodowej pracy. To jest sporo, więc tam no, tych artystów, z którymi pracowałem, było wielu. I faktycznie z różnych nurtów muzycznych i to się też zmieniało, bo gdzieś tam te moje zainteresowania też miały jakieś takie różne, wiesz, no, droga kręta i wyboista była. Ja też jestem osobą dosyć taką,
niepokorną, ale też ciekawską, więc jakby ja byłem też ciekawy jakichś różnych, byłem ciekawy różnych stylów czy nurtów muzycznych. I jak coś mi się spodobało, czymś się zafascynowałem, to starałem się gdzieś tam w danym momencie to zgłębiać, słuchać, ćwiczyć i rozwijać się jakby w tym kierunku, prawda? Czy to był blues, pop, rock, funky, no to zawsze gdzieś tam coś mi się podobało i starałem się ćwiczyć rzeczy, które były jakby z tej kategorii. To nie jest łatwa praca, wiesz, bo to jest taka schizofrenia trochę muzyczna, ale mi się wydaje, że ja gdzieś tam też mam jakąś taką łatwość. Od początku miałem tą łatwość takiego dosyć szybkiego adoptowania się do różnych stylów i do różnych środowisk muzycznych. I to jest, mi się wydaje, to była wypadkowa tej łatwości jakiejś oraz tej zajawki na różne style. Nie? Wiadomo, że jak grasz wszystko, to nie grasz nic, niektórzy tak mówią, tak? Czyli jeśli jesteś gitarzystą od wszystkiego, czy muzykiem w ogóle od wszystkiego, to jesteś od niczego, no bo tak naprawdę no nie robisz tak zwanego master, wiesz, z jednej kategorii, tak? I coś w tym jest na pewno, natomiast mi się wydaje, że gdzieś tam już teraz staram się raczej oscylować jak tam bardziej zawęziłem sobie jakby już troszeczkę tą kategorię wagową, w cudzysłowie. I już nie jest, no, nie udaję ani muzyka jazzowego, ani gitarzysty klasycznego, bo już nie ćwiczę takich rzeczy, nie praktykuję z żadnymi zespołami, więc oczywiście gdzieś tam to kiedyś grałem, ćwiczyłem i oczywiście mam jakieś tam, wiesz, te szufladki są, jak potrzebuję coś, to wiesz, wyciągam szufladę i tam chwilę potrzebuję, ale rzeczy się przypominają i pewna jakaś tam pamięć mięśniowa zostaje. Natomiast ja też lubiałem taką różnorodność, wiesz, nie było nudy na pewno. Wielu ludzi uważa, że jak ktoś gra w jednym czy w drugim projekcie, to można by powiedzieć, że gitara jest tym wiodącym instrumentem i że te dwa zespoły będą brzmiały tak samo, bo ta sama osoba wkłada swoje serce w to. A jednak słuchając tutaj Chylińskiej, z którą grasz dość długo, i Patrycji Markowskiej, bardzo słychać różnice w utworach, w kompozycjach, w aranżacjach, i jest jedna ta sama osoba, a jednak jest to bardzo różnorodne. Zresztą przede wszystkim piosenki, wszystkim lider, tak, czyli wokalista, tu jest jakby już ten wyznacznik, do którego ty się musisz jakby dokleić ze swoją grą, prawda? Fajnie jest mieć swój styl, będąc nawet sidemanem i nie ma nic w tym złego. Natomiast jakby no też tą umiejętność wklejania się w danego jakby w środowisko danej artystki czy artysty jest też bardzo ważne i to jest też umiejętność, którą się uczy człowiek czy muzyk przez wiele lat, tak, żeby jednak nie przeszkadzać, tak, tylko dodawać tyle, ile trzeba, nie za dużo, nie za mało, w zależności od sytuacji. I oczywiście tak, no wiesz, jak posłuchasz na przykład tam Kamila Bednarka, ostatniej płyty, na której też miałem przyjemność nagrać gitary, no to też jeszcze usłyszysz zupełnie coś innego, prawda? No to jest oczywiście też trochę inna muzyka, to nie jest ani rock, ani blues. Ale, no ale ta gitara też tam gdzieś jakoś istnieje, może w mniejszym stopniu, ale też. Więc staram się, wiesz, ja zawsze mam taką dewizę, jak czasami prowadzę warsztaty, to właśnie mówię o tym zawsze, że nieważne, czy jesteś sidemanem, czy muzykiem jakby jednego zespołu, czy masz swoje trio, czy masz kilka zespołów, czy dwa, czy pięć, nieważne, ale jakby ten element doklejania się do muzyki jest bardzo ważny, tak? Żebyśmy nie próbowali za wszelką cenę pokazać, że to ja tutaj gram na gitarze i moje tutaj akordy są najważniejsze, nie? Oczywiście są miejsca, gdzie one mogą być najważniejsze, czy momenty, ale jednak ta taka inteligencja muzyczna, żeby wiedzieć dokładnie tyle, ile ma się powiedzieć, tyle, ile ma się zagrać. Nie za dużo, nie za mało, prawda? I to jest, wydaje mi się, oczywiście to jest kwestia też doświadczenia, to przychodzi z wiekiem, bo ja też na przykład widzę po sobie, że jednak to nie jest kwestia już ćwiczenia takiego stricte na instrumencie, ale to jest już po prostu to doświadczenie, po latach ono przychodzi, że jednak wiesz, że tutaj trzeba odpuścić, tu można zrobić coś więcej,
Tu można bardziej sobą zagrać, a tu trzeba troszkę bardziej, nie wiem, zagrać w jakimś innym stylu, niekoniecznie, wiesz, który ci może leży nawet, nie? Ale wymaga tego jakaś piosenka czy płyta. Więc to jest bardzo ważne, żeby wklejać się w muzykę, nie przeszkadzać jej. Jak już mówimy o tych piosenkach, to jak u Ciebie wygląda sam proces twórczy, można by powiedzieć, nagrywanie śladów gitarowych i tak dalej? Jest to tradycyjne, wzmacniacz, mikrofony, czy jednak już bardziej nowoczesne, wtyczki VST, symulacje wzmacniaczy? Wiesz co, ja staram się pracować hybrydowo, to znaczy ja jestem na pewno muzykiem, który no jest jeszcze z tego pokolenia analogowego, tak? Czyli oczywiście jakby przyjmuję wszystko, co współczesny świat muzyki czy technologii nam proponuje i zawsze zerkam na te rzeczy z ciekawością. Nie jestem jakimś wielkim entuzjastą wszystkich tych cyfrowych, podłogowych czy też rakowych urządzeń, które symulują wzmacniacze czy kostki. Fajnie, że są, bo to jest bardzo też praktyczne czasami. Sam posiadam też jedną rzecz. Ale jednak jestem zwolennikiem wzmacniacza, mikrofonu dobrego, fajnego preampu jakiegoś po drodze i tyle, więc raczej tak zawsze nagrywam. Natomiast zdarza mi się czasem korzystać z wtyczek, wiesz? I te wtyczki, ja na przykład bardzo długo pracuję już na urządzeniach firmy Universal Audio. Sam tutaj zresztą nawet mam, wiesz, opsika, który symuluje jakby różne kolumny. I to jest bardzo świetne urządzenie i bardzo przydatne, praktyczne i na live'ach, i na szczególnie studio. Więc czasem mi się zdarza z tego korzystać. Natomiast właśnie wracając do Universal Audio, po prostu, wiesz, oni mają bardzo fajne symulacje wzmacniaczów, czy Marshalla, czy Fendera, czy nawet Friedmana. Ja gram na Friedmanie właśnie u Agnieszki i sam ten wzmacniacz bardzo dobrze, bo gram na nim wiele lat i też jak sobie odpaliłem wtyczkę VST właśnie, znaczy plugin w zasadzie, no, symulację Friedmana, to byłem bardzo mile zaskoczony. Znaczy zresztą firma Universal Audio przyzwyczaiła nas do wysokiej jakby jakości swoich wszystkich produktów, więc w zasadzie nie byłem zdziwiony, jak się okazało, że to świetnie gra. No ale ucieszyłem się, że można zrobić naprawdę bardzo wierną jakby kopię tego wzmacniacza. Czyli dobrze z tego zrozumiałem, że zdarzyło ci się z wtyczki zagrać na koncercie na tym wzmacniaczu? Nie, wtyczki nie, no bo musiałbym mieć wtedy komputer, wiesz, i jakby przez komputer musiałoby to iść. Wiem, że Universal Audio teraz wypuściła wzmacniacze tam w kach. Nie testowałem tego jeszcze, ale słyszałem, że już to świetnie jakby działa. Natomiast zdarzyło mi się właśnie zabierać i na przykład stereo na przykład wychodził na front. I to bardzo dobrze jakby działało. Natomiast tak mi się zdarzyło może 2-3 razy, ale zawsze jednak no raczej zabieram paczkę i normalnie na koncerty paczka głowa i studio raczej też. Natomiast ja nie, wiesz, ortodoksem, że nigdy w ogóle nie. Lubię te rzeczy też, bo one naprawdę coraz lepiej grają, coraz są bardziej plastyczne, lepiej oddają jakby charakter, wiesz, wzmacniaczy lampowych i to czuć pod ręką. Ale jednak, kurczę, no wiesz, jak zagram na piecu i mam tą dynamikę, wiesz, tą jakby kontrolę nad artykulacją, troszkę jakby inną też, no to mam też większą frajdę, wiesz, to też chodzi o frajdę z grania, nie? No bo wiesz, o co chodzi, jak my już tak zupełnie po najmniejszej linii oporu będziemy szli, żeby tam nie zabierać, nie dźwigać, coś tam, no to trochę chyba nie o to chodzi. No wiesz, każdy z nas, mówią o muzykach, zaczął się zajmować muzyką, bo była to jego pasja, czy to jest jego pasja ciągle, więc jakby wydaje mi się, że powinniśmy jednak dbać o kulturę dźwięku, brzmienia
jak tylko możemy, to jednak starać się robić to tak, żeby brzmiało to najbardziej tak, wiesz, prawdziwie. Jak rozmawiamy o studio, to mówimy o takim studio, można by powiedzieć, profesjonalnym, że jest, że tak powiem, wygłuszenie, osobny ten room, konsola i tak dalej. Czy nagrywasz też u siebie w domu i z tego wykorzystujesz? Wiesz co, bardzo dużo sesji nagrywam u siebie w pracowni. Tak jak wspomniałem, właśnie mam jakby sprzęt, mam kartę Universal Audio i mam swoje mikrofony pojemnościowe, wstęgę, mam dynamiczne, mam swoje wzmacniacze, które jak potrzebuję, nie wiem, Voxa, to odpalam Voxa, jak Fendera, to Fendera, jak coś innego, to też w zasadzie. I raczej staram się nie jeździć do studia, jeśli muszę na przykład nagrać jedną czy dwie piosenki, czy trzy. Jeśli na przykład są to sesje, że nagrywam całą płytę, no to wtedy owszem, wtedy jakby spoko. Przyjeżdżam na 2-3 dni, bo to mniej więcej tam około tyle zajmuje nagranie wszystkich gitar. No czasami nawet jeden dzień, jak jest taki wymóg, to też trzeba tak się spiąć i to zrobić w jeden dzień. Natomiast tak jak wiesz, nagrywam czasami pojedyncze piosenki, jak dostaję jakieś zamówienie, no to raczej nagrywam to u siebie. Wysyłam, wiesz, ja pracuję jakby mam w Logiku, to jest mój DAW jakby taki, no i mam w miarę ogarnięty ten program, więc tam jestem, nagrać, wyedytować, wysyłam wtedy do zainteresowanego i po prostu. I tak pracuję dosyć często, ale studio tak, tylko przy większych projektach, właśnie cała płyta. Tak się zbytnio, można powiedzieć, nie interesowałem, ale wiem, że nagrałeś właśnie płytę z Chylińską, wyszła płyta z Patrycją Markowską i czego się jeszcze można od ciebie spodziewać z twoim udziałem w tym roku albo ogólnie w najbliższym czasie? Wyszło, że się gdzieś tam mi udało grać właśnie. Nagrywaliśmy Wilczy Pęd Patrycji Markowskiej, potem kwiecień była płyta właśnie Agnieszki, którą gdzieś tam nadzorowałem, produkowałem, tak to się nazywa fachowo, więc no ale oczywiście przede wszystkim nagrywałem tam gitary. Potem w międzyczasie też płyta z Maćkiem Balcarem też będzie ukończona w tym roku, już teraz właśnie kolega kończy miksy. I też jakby niespodziewanie nagraliśmy, zostałem zaproszony też do nagrania płyty z zespołem OCN Maćka Wasio, dawnego Oceanu. Taki bardziej ostrzejszy rock and roll, ale dużo też melodyjnych piosenek, więc też fajnie się to zapowiada, więc można powiedzieć takie cztery płyty właśnie. Markowska, Chylińska, OCN i Maciek Balcar. Dobrze, na koniec nie chciałbym cię za długo tutaj męczyć. Chciałbym, żebyś coś pokazał gitarowo, jakąś zagryweczkę taką dla ludzi, którzy ciebie słuchają. No tak ciężko, wiesz, trochę mnie, że tak powiem, zaskoczyłeś tym pytaniem, ale wiesz co, ja zawsze staram się raczej prostych rzeczy używać, czy dużo. Dużo gram jakby po pentatonikach. Po pentatonikach jakby staram się, wiesz, też łączyć durowe z molowymi pentatonikami, to jest jakimś takim. Fajną rzeczą i raczej, wiesz, proste rzeczy. Nie jestem jakimś tam, wiesz, super jakimś szrecem, więc raczej staram się grać jakieś melodie i takie rzeczy bardziej, no powiedzmy, znane i lubiane. Twój najbardziej sprawdzony, sceniczny sposób na to, żeby gitara ładnie brzmiała, jeśli mówimy o Stratocasterach, bo wiadomo, że te single potrafią brumieć, potrafią niekiedy dawać taki niefajny posmak. Właśnie jaki ty masz na to swój taki sprawdzony patent?
Wielokrotnie miałem tak, że jak siedziałem na scenie w ten sposób, czyli jakby tak jak patrzę teraz na ciebie, tutaj miałem widownię, no to gitara to Stratocaster brumiał. Natomiast jak obróciłem ją w ten sposób, to przestała brumieć. Zdarzyło mi się parę razy grać taki koncert. Jak brum był nie do wytrzymania i na przykład nie miałem ze sobą bramki, teraz zawsze ze sobą wożę bramkę w skrzyneczce, w razie W, no to wtedy po prostu siedziałem bokiem do publiczności i grałem, wiesz, znalazłem jakieś tam miejsce, bo to wiesz, chodzi głównie o lampy, o jakieś tam, wiesz, te podprądowe sprawy. No nie ma sposobu, no po prostu wiesz, no jest to ekranowanie tych singli, mam jednego strata z wyekranowanymi singlami, czy jest lepiej, może ciut, no ale te single zawsze będą brumieć i kurczę, no taki urok tego instrumentu. No, są tam jakieś patenty, wiem, że John Zur tam robi w swojej gitarze jakiś ten coś tam Silent Circle, czy jakoś tak to się nazywa. Pewnie Marek Graduli by to dokładnie opisał, o co chodzi, bo ma tą wiedzę. Natomiast ja jakoś nie walczę z tymi rzeczami. Mam bramkę, jak jest bardzo źle, to może już faktycznie ten brum jest nie do zniesienia, no to wtedy zapinam bramkę. A tak poza tym to raczej nie używam jakichś wyjątkowych sposobów. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę, za poświęcony czas i za, no, myślę, że kilka fajnych odpowiedzi, które się przydadzą osobom, które lubią Twoją osobę, Twoją grę na gitarze i słuchają Ciebie. Bardzo mi miło, dziękuję, że mogłem być Twoim gościem. Życzę wszystkim owocnej pracy, ćwiczenia, słuchania muzyki, cieszenia się przede wszystkim z grania jej, bo to jest najważniejsze, żeby mieć cały czas gdzieś tam fun i radość, bo o to chodzi. To jest najważniejsze.